Trzy, cztery. Witam Państwa w kolejnym odcinku Sniper Elite V2. Jestem Gnomek, a ze mną jest Kamil. Cześć, witam Was, Państwa. Państwa, moje drogie dzieciaczki. Przechodzimy drugi level, po raz enty. Tak, tylko czekaj, upewnię się. No właśnie. Balistyka znowu nam się popsuła, wsparcie, weteran gotowe, wszystko jest okej. Zaczynamy misję drugą, kompleks Mittelwerk. Próbowaliśmy już dwa razy nagrać ten level, cały czas mamy jakieś problemy techniczne i inne. Mam nadzieję, że w końcu się uda, także ja przełączam gotowość, jestem gotowy, zaczynajmy ten level. Ja też przełączę gotowość. Więc przypomnienie oczywiście, materiał jest dostępny na dwóch kanałach. Dzisiaj jest to dosyć ważne, ponieważ będziemy pokazywać wam tak jakby różne sposoby na zrobienie tej misji. I w tej misji poznajemy nową mechanikę. Jest to taka bardzo fajna mechanika, że jeżeli na levelu dzieją się jakieś bardzo głośne rzeczy, to może zagłuszyć nas strzał i możemy go oddać bez odkrywania swojej pozycji, ani swojej obecności. Jak widzicie, jest tam snajper na górze, zapala sobie papieroska i jak włączy się broadcast, możemy oddać spokojnie strzał w niego. Dokładnie, w prawym górnym rogu pokazuje się taki głośniczek, który wskazuje na to, że jesteśmy w tym momencie zagłuszani i bez problemu możemy oddać strzał. Przy czym chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że jeśli strzelimy do konkretnego przeciwnika i go nie trafimy, albo trafimy go nieśmiertelnie, to może się to skończyć tym, że skończy się na pewno tym, że on jednak zostanie ostrzeżony i ostrzeże innych. Okej. Dobra, ja teraz pójdę trochę inną drogą, przy czym zaznaczę ci... przy czym będę ci zaznaczał trochę celów. I tutaj pokażę w bardzo fajny sposób, jak mogą zostać wykorzystane kamienie przy eliminacji wrogów. Jak widzicie, tutaj on idzie sobie tak na prawo. Ja rzucę kamień tam. To zaalarmuje go troszeczkę i on postanowi sprawdzić, co tam się dzieje. Mogę go zabić za pomocą pistoletu bądź snajperki. A, za pomocą snajperki go zdejmę. Dobra, snajper zdjęty. Na szczęście podczas broadcastu nikt się nie dowiedział. Kolejny. Jeszcze zostało dwóch mi na polu. Ja po prawej mogę sięgnąć tego, ty po lewej. Tego na polu, dobra, spoczko. Pasuje mi jak najbardziej. Czekamy na broadcasta oczywiście. Mhm. No, come on. Broadcasty czasem są jakieś takie dziwnie rzadkie. Okej, pięknie. Posprzątaliśmy w sumie ten teren. Poczekasz na mnie chwilkę, co? Tak. Ja pójdę tam naokoło przy barakach. Tutaj gra naprawdę zaczyna świecić. Pokazuje, że na takich otwartych terenach w koopie może być to naprawdę bardzo fajne, ponieważ ja w sumie mógłbym teoretycznie wyjść tutaj sobie na pole i ściągać ich z bliska, a Kamil mógł mnie ubezpieczać. Mogliśmy zająć dwie pozycje strzeleckie. Ja na jednej snajperce, on na drugiej. I mam nadzieję, że więcej będzie takich lokacji w grze. Teraz jednak wchodzimy do takiej części levelu, która jest trochę mniej fajna. Mhm. Tutaj wyjdzie dwóch gości. Jak ich ściągamy? Strzelamy w ładunki wybuchowe, czy... Słuchaj, wiesz co, daj mi sekundkę, jeśli oni przejdą. Jeśli bym miał szansę na zrobienie podwójnego killa, to bardzo chętnie go wykorzystam. Jeśli nie, to możemy wykorzystać tą beczkę z paliwem. Okej. Okay. No, bardzo ładnie. A wiesz co, ja widziałem na swojej kamerze, widziałem tą balistykę dokładnie, jak ona tak opada. Mhm, ale słuchaj, powiedz mi, na swojej kamerce, ani na swojej, ani na niczym innym nie widziałeś pewnie jeszcze X-raya, prawda? Prześwietlenia. Widziałem w pierwszym odcinku, ale do tej pory nie widziałem. No właśnie, kurczę, szkoda, że to tak rzadko się pojawia. Przecież to jest taki świetny smaczek. Tak, tylko że to jest taka kwestia, że na koopie on jest kłopotliwy z racji tego, że jest inne, tak jakby inne tempo. To znaczy w X-rayu on musi być spowolniony. Jasne, zgadzam się. To by wyglądało dziwnie, co najmniej. W ogóle strasznie mi się podoba ten level. Jest taki fajny. Część zakładania bomb teraz w tym bunkrze tutaj, w tym tunelu, nie jest jakoś specjalnie przyjemna, ale ucieczka jest już fajna moim zdaniem. Ja do ucieczki nie doszedłem, wiesz? Nie?
Ja skończyłem już ten level i jeszcze jeden kolejny. Okej, wiesz co, jak teraz spróbujemy pójść? Mhm. Pójdziemy teraz nie tam, gdzie byliśmy wcześniej, bo wtedy tam się nie triggeruje te coś do zagłuszania. Pójdziemy teraz prosto, wiesz? Mhm, dobra. Wiesz co, mi się wydaje, że w tym korytarzu po prostu ja byłem wcześniej i to... O, jest jeden koleś. Nie ściągaj ich. Nie ściągam. Poczekaj chwilę. Bo tutaj powinno się triggerować coś takiego do... Trzech kolesi. Triggerować się coś takiego do zagłuszania. Właśnie czekam na broadcast jakiś. Uważaj, bo on się może odwrócić w każdej chwili. Dobra, poszedł w drugą stronę. Chcesz się zająć tymi po lewej, czy... Tymi po lewej, nie? Spokojnie, ja zdejmę ich. Ja czekam na broadcast. Okej. O kurwa, zauważyli mnie. O, fuck. Gdzie jest? Tutaj. O, już nie ma. Ojej, cię trochę zarunowaliśmy. Idzie. O, dupa. I znów nie udało nam się tego po cichu zrobić. Ale plan był ogólnie dobry. Wycofamy może na chwilkę? Czy co robimy? No, dawaj, wycofamy cię. Wiesz co, na wszelki wypadek? No. Mina. Sami chyba się na niej nie możemy wpieprzyć, nie? Nie, one nie działają na nas. Więc okej, jestem za. Wiesz co, to jest jeden z moich głównych problemów. Chodź, podejdź. No. Tutaj, do mnie. Chodź. Spójrz, gdzie ja patrzę. Tak wygląda front samochodu przed i po wybuchu bomby. No, dokładnie. To jest identyczne, jak był w pierwszej misji. Trochę inny kolor ma. Taki sam. Taki sam? Też taki czarny? Tak mi się wydaje. W sensie, o kurde, no... Nie mogę jeszcze wyczuć do końca tego, jak długo trzeba C przytrzymać, żeby on się położył. Okej, okay, tam jest jedna bomba do podłożenia. Jeżeli chcesz zaryzykować, to możesz tam pójść. Mm. Ale myślę, nie wiem, czy rozdzielanie jest tutaj dobrym pomysłem, wiesz? Tak się zastanawiam. Myślę, że jest, bo w razie czego zabiją nas obu, jeśli się zlecą ze wszystkich stron, a jeśli się rozdzielimy, to zawsze ktoś kogoś może ratować. Tylko poczekaj, już podłożę pierwszą bombę. To i może dobiegnę do ciebie. Okej. Okay. Gdzie to jest? A tutaj, głębiej. Ogólnie ta część levela tak mi się średnio podoba. No, jest słabiutka. Znaczy, jeżeli przychodzi się po cichu, to okej, okay, spoko, tylko dużo rzeczy może nie wyjść. Chyba już cię strzelają. I przestali. Ja spróbuję zmienić pozycję teraz. No okej, ja tam ciebie widzę. W sumie do ciebie i tak muszę podbiec, bo dwa cele są z tamtej strony. What the fuck, ale ścinka była dziwna. To ty leć może w ten ostatni tunel, a ja w ten środkowy pójdę. Przy czym... Zresztą oni tam mnie odkryli troszeczkę. Szybko. Gdzie, co? Idą za nami są chyba, wiesz? No nie, no tu jest jeden z frontu. Broadcast jakiś będzie, myślisz? Może będzie, może nie. Nie, w 39 jest czysto. Dopiero wtedy się wojna zaczęła, to wiesz. W tunelu. Wiem. Czekaj, nie strzelaj go. Ja go zabiję po cichu. Tylko powiedz mi, kiedy będę mógł wyjść z tunelu, żeby go zabić. A skąd ja mam to wiedzieć? Kiedy on przejdzie, tak, kiedy będzie blisko ciebie. Idzie teraz w drugą stronę, w sensie w prawo się przemieszcza. Czyli możesz chyba go zachodzić na plecy. Tylko nie wiem, czy tam ktoś jeszcze przypadkiem nie jest. Prawdopodobnie jest, ale dobra, szybko się przejdę tutaj. Tu jest w ogóle bomba do podłużenia, podłużyj się już, tak? Ta. Zarąbiście. Ja tu miałem największe problemy, bo tutaj zrobił mi się zapis gry, kiedy leciało na mnie koło 10 kolesi w tą stronę, z obu stron i musiałem się bronić, miałem taki tryb save warwara. Fuck. Gorączka złota, znalazłeś złoto. O, idzie tak. Koleś, prawie mnie zobaczył. Co robisz? Stłumikę go ściągnę, wiesz? Pewien jesteś? Tak, tylko weź się schowaj troszeczkę. No. Go widzę bokiem ekranu, on się zaraz powinien odwrócić. Oni strasznie dziwnie chodzą, tak się gliczują, zauważyłeś? No, zdarza im się. What the fuck? No, oni mają różne ścieżki, oni nie mają stałych ścieżek. Schowaj się troszeczkę.
Bo on tu pewnie podejdzie zaraz. Nie? Cofnij się. Pewien jesteś? Fak. On fak, tu fak, idzie fak, cały czas. Fak, fak, fak. Właśnie tak zauważyłem. Ha! Ładnie, okej. Okay. Ej, kurwa, kurwa! Ale zrypaliśmy. Ja się chowam za maszynę. Wlas na minę? Nie, ja wrzuciłem w niego granatem. Dude, jesteśmy w tunelu, oni to słyszą. No, to będzie jazda. To będzie jazda. Uciekam stąd? Nie wiem. Musimy się przemieścić, bo oni się tu zaraz lecą. Idzie ktoś? Z któryś? Idą? Idą. Dude, dobra, nie. Uciekaj! Uciekaj! Zostałem tam. Ochraniaj tunel z drugiej strony, tam skąd przyszliśmy. Jak wiem, stąd właśnie. Mi ktoś przyjdzie, to będzie okej. Okay. To ściągnę. Dobra, chodź szybko do mnie. Do ciebie, to znaczy tam? Chodź, nie, tak. Ty chodź do mnie. Chociaż nie, masz rację. Tylko ja tyłem do ciebie pójdę. Taki będę. Wow, to jest mimo wszystko fajny feeling, wiesz? Taka to tutaj bardziej kooperacyjnie grają niż w Magicie, wiesz? No na pewno. No poza tym, że ja rzucam granatami w tych ludzi. No, na pewno. Ale to tak zestresowałem się. No, coś nas napieprza. Oh, fuck! Okej, po mnie. Nie, dobra, nie po mnie. Nie wiem czemu, ale jest taki dziwny film na myszy w tej grze, wiesz, że czasami chce się odwrócić o 180 stopni, a robię 360 i nagle nie wiem, co się dzieje. Ta, to jest akceleracja myszy chyba. No, da się to jakoś włączyć w opcjach, bo mi się to nie podoba, powiem ci szczerze. Znaczy, zawsze jest jakiś chyba poziom akceleracji myszy. Czekaj, ja podniosę ze sobą MP40, bo ma więcej amunicji. Znaczy, przynajmniej znajdę tutaj więcej amunicji. No spoko, się podzielimy w takim razie amunicją całą. Zawsze jakiś poziom nie jest, ale można dodatkowo chyba włączyć. Boże, ta gra ma dziwne jakieś ścinki. Raz na jakiś czas ścina mnie, ale może to przez to, że Fraps dzieli filmiki. Może, wiesz co? Dobra, główny tunel wydaje się być czysty, więc ja już tutaj zostawię po prostu minkę i możemy lecieć dalej. Znaczy bombę. Zostaw minkę, Kamilku, zostaw. Dobry Kamilek. Ładna minka. Śliczna minka. Śliczna minka. Okej. Okay. Musimy chyba lecieć naokoło, nie? Uh-huh. W sensie z powrotem 40. No okidoki. Oni to tutaj powinni gdzieś wyjść, szczerze powiedziawszy. Pewien? Tak, bo oni otworzyli teraz furtkę tutaj. My się wjebemy w nich. Póki co się we mnie wjebałeś. Nie, jest czysto. To jest tak złe. Oh! Tylko weź już tutaj na spokojnie, bo tu będziemy musieli czyścić duży teren. Fuck. Wiesz co, ja ci tutaj radzę, choć zrobimy fajną rzecz, bo chyba tutaj pamiętam z tego, co było, to będziemy się musieli bronić. Tak, będziemy, tylko że najpierw trzeba wyklirować areę i dostać się tam. No. Więc rozłóżmy tutaj minki. Amunicja, a tutaj dobra. Jest czysto. Mina lądowa, tak? Powiadasz. No, ja mina pułapkę porozstawiam. Jak się kładzie? Mina pułapka? No. F na przykład? F i F. Sam się domyśliłem. Tylko rozkładasz takie druciki, widzisz? Nie, ja kładę normalne miny lądowe. Okej. Okay. Oni stąd chyba też będą szli. Dobra. To jest jeszcze dynamit. Dynamit jak... Aha, pewnie sami go eksplodujemy, co? Tam. O, jakie fajne, chcę takie. To w takim razie tu machniemy. F. I weź jeszcze te miny pułapki porozstawiaj, jeżeli masz oczywiście. Chyba nie mam właśnie. I o, tu i się widzisz, chyba jeszcze chowali. Jak oni będą szli, to po prostu. Cyk. Sprawdź, czy masz miny pułapki. Mam miny pułapki, dobra, gdzie chcesz? Tu może. O Boże,
ale mi laguje czasami. Tutaj jest już jedna. Widzisz, mina jest. Nie, nie widzę jej. Na górze, na schodach. Nie widzę. A, dobra, widzę. A, to już, okej. Okay. Jeszcze z tej mojej położę. Tutaj. Dobrze, że wiemy o tym, że tutaj oni będą szli, bo tutaj będzie trochę ciężko. Nie, nie będzie. Znaczy, sporo ich i łatwo zginąć, naprawdę. Oni w ogóle tutaj już chyba teraz są, tak mi się wydaje, bo ja chyba to kiedyś strzelałem. Nie, nie ma, tutaj jest czysto teraz na początku. No, tak, jak tak twierdzisz, to spoko. Dobra, idziemy w tunel, co? No, okej. Okay. Brzmi to nie najlepiej, ale możemy iść w tunel. No, ty już tam nawet jesteś, więc... Na ba. Amunicji mi całą zawsze zabierasz. Teraz oczywiście kogoś, ciebie wycięło ze scenki. Tak, bo ty jesteś głównym bohaterem, bo masz włosy. Tak, jest główny bohater! Włosy, ho! Tutaj plot exposition. Muller, zgłoś się! Muller! Coś niemiecki rozumiesz? Tak ogólnie. Nie. A, tak. A popatrz, zauważył ciebie. Wiem. No już to widziałem. Fajny pyszczek ma. Zawsze mnie zastanawia, co oni drą w ogóle. Co oni się drą w tych grach, nie? Też nie wiem. Teraz czekaj, aż będą wybuchać. Oni już wybuchają, widzisz? Tam się zaczyna wszystko rozpieprzać. Ofiara miny lądowej. Kurwa, stary, co tam się dzieje? Zobacz, co my tu robimy. Fuck yeah. To jest jak strzelnica na kaczki, powiedziawszy. Troszeczkę. Tylko uważaj, bo oni tutaj mogą chyba granaty nam rzucić. Spoko. Ja nie rozumiem, strzeliłem go w łeb i dopiero ty go zabiłeś. Aha. No, nie każdy strzał jest śmiertelny. No dobra. Spoko. Skrzyżowaliśmy kulę. Spoko, i chyba jeszcze więcej przyjdzie. Słuchaj, nie widzę swojego dynamitu z tego miejsca. Czy on już mógł... Ja też nie widzę. Może, wiesz co, minego wy tego. Może, lecą kolejni. O Boże, o, mi ale to było piękne. Ruchomy cel w głowę. Bo ten, o, się dzielą te pliki we frapsie. No już nie marudź na frapsa. Okej, okay, dobra, ja lecę. Tam jeszcze ktoś musi być, bo muza by ucichła, gdyby tak nie było. Wiem. No dobra, jak jestem chcesz. Dzielnym snajperem. O, coś wybucha. Aha, to cała stacja wybucha. Na dole jest. Nie, to ty jesteś. Czemu ty stoisz na skrzyni w ogóle? Łatwiej strzelać. O kurwa. What the fuck? Stop! Dobra, uzdrów mnie. Zrewanżuję się im. Dobra. A, dupa. Jedzie kolejny. Ja mam tak serducho rozkołysane, że nie mogę w ogóle celownika upilnować, nie? Mhm. Dobra, chyba może powolutku pocisnąć do przodu. Plus, okay. To już wiele więcej nie musimy zrobić, nie? Jesteśmy prawie przy końcu misji. O fuck, ktoś tutaj jest. Aaa, i pobieg dalej. Jest ich dwóch nawet, powiem ci. Jest ich trzech. Jeszcze jeden powinien być po prawej. Dobrze, że przechodzimy to we dwóch, bo o wiele łatwiej jest tą partię we dwóch przechodzić. What the fuck? Ciśnij do przodu, już na nic nie zważaj. Może na tego typa możesz zważyć, albo na coś. Oczekiwaj na gracza, musisz tu przybiec. Już, czekaj. Strzelaj do nich. Nie musisz, bo oni uciekają. Dobra, szybki przeładunek. Jeszcze mu w plecy. Uciekał, już się poddał dawno z pierwsza z bazy. Ach, prawdziwy robisz ja wojny. Wyjmę cichy pistolet, żeby nie było nas słychać.
To brzmi jak dobry plan. What the fuck? Dobra, może i nie. Ale fajna jest taka sekwencja. Czuję się, jakbym grał w Call of Duty. No, jest nawet mniej realistyczny niż Call of Duty, powiem ci. No. Dobra, i zdaje się, że tu już jest koniec. Te wybuchy są w odległości metry od nas. A nie, jeszcze będzie najazd. Chodź się przygotuj do... O, czekaj, buścinka. What the fuck? A, ten pan. Ale mi w serducho rypie. No mi też. Chwilkę zaraz się uspokoi. Ale już leci ciężarówka. Znowu chciałem dwóch, naraz nie wyszło. Granaty rzucałem w ogóle z jakiejś dziwnej odległości. Aha. Powiem ci, że ich nie widzę. Ja rzucam. O, jest jeden. Jeszcze jeden. No, the fuck, traf go. Okej. Okay. O, dobra. Ciśniemy, co? Ciśnij prosto na furgonetkę. Na pewno? Na pewno, tu już nic nie będzie, a jeśli będzie, to może jeden max. Bo muzyka gra. No bo to jest sekwencja już, wiesz, ucieczki. O, du. Przebijmy opony, żeby nas nie śledzili. Zajebiście. I tu też. Dobra, wsiadaj. Wsiadaj. Jedziemy. Get to the choppa. No i uciekamy. I to chyba kolejna misja. Ogólnie. No, dokładnie. Wiesz co, podobają mi się te misje, bo one są takie zwięzłe, króciutkie i fajnie, bo można je przechodzić tak po parę razy i to nie sprawia wtedy większego problemu. No. No nie poszło nam nawet jakoś tak mega tragicznie. Okej, okay, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Żegna się z wami Gnomek i CTSG. Cześć. Pa.